Siema, z tej strony Kuba 731, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed dwójki. Przepraszam, że tak się uniosłem, ale ja pierdzielę, ja nagrywałem przed ten filmik i nagle zauważyłem, że totalnie mi nagrywarka przestała nagrywać. No ja nie mogę. Co się stało? No totalnie ja nie wierzę. No gadałem do was przez chyba nie wiem, chyba kilka minut i nagle mi nagrywarka przestała nagrywać, a ja nagrywałem, że nie się wkurzyłem totalnie. Zorientowałem się, jak zrobiłem zakupy właśnie. Okej, okay, jak widzicie, jesteśmy właśnie na starych terenach. Czyli powróciliśmy tutaj z powrotem w celu zaliczenia pewnych rzeczy, które jeszcze nie zaliczyłem, jak wyruszyłem do Wenecji i zamierzam je zaliczać. Może tak sobie, że nie, w sumie zaliczę je po prostu tak od razu, żeby nie wyruszać od razu do Wenecji, że raz Wenecja, raz tutaj, znowu Wenecja i raz tutaj, żeby było, żeby raz na zawsze tutaj zakończyć. Dobra, jesteśmy właśnie w Villa Montereo, znaczy w Villa w Montericcioni, gdzie miałem tutaj właśnie rozwinąć, oddałem właśnie jedno pióro, które zebrałem przypadkowo, oddałem też strony kodeksu, które tutaj dałem. No, pieczęcie chyba nie wziąłem z Wenecji, ale tutaj mamy i odłożyłem. Widzicie? Teraz musimy zabrać jeszcze 10. Tylko nie wiem, jak nagrywaka jeszcze raz tu, kurde, przestanie nagrywać, to się naprawdę wkurzę, naprawdę. Naprawdę, ja jestem taki wkurzony, że normalnie przestało mi nagrywać. No i jeszcze dokupiłem pewne rzeczy. Po pierwsze, wykupiłem sobie drugi poziom u Kowala. Czemu mam 10%, 10% zmniejszonych, jakby to powiedzieć, tak, 10% zniżki na zakup broni. Marszanta to jednak nie zakupię i w banku też nie, bo szczerze to w marszanta to wszystko wykupiłem, a bank nie ma jeszcze innych funkcji. Nie ma tak, nie wiadomo, no jedynie to dla ozdoby jest tutaj. Możemy jedynie zwiększyć nasz, no możemy powiedzieć, że nasz safe w naszym banku. Nasz skarbiec, dobre. No i jeszcze wykupiłem burdel i kopalnię, dzięki czemu, jak powiem, burder, to kurtyzantki mogą tutaj chodzić. Czyli po prostu, tak jak mówiłem w jednym z odcinków, że im bardziej rozbudujemy Montergioni, tym bardziej to miasto, to tym bardziej miasto jest, widać, że miasto żyje. Dobra, i to chyba na tyle. Tutaj obrazy nie ma. I właśnie zajmiemy się, wyruszymy do San Gimignano lub do Skanik, jak to woli, żeby, uwaga, zaliczyć zlecenie zabu. O, jeszcze skrzynia widzi, zabierzemy pieniążki. Żeby zaliczyć zlecenie zabójstw od Lorenza de Medici, które są właśnie tam, od gołębników. Ok, jeszcze zabierzemy sobie dochód. Może jeszcze sobie zakupiłem, ale tak jak powiem wam, tak, co zakupiłem. Zakupiłem właściwie tak. Metalowe nagoleńki. Jakie możecie zauważyć. I teraz zobaczę jeszcze do Kowala, czy mogę coś jeszcze zakupić. Jak tutaj widzicie, mamy te kurtyzantki, które tutaj chodzą. Nadal jest to zły, że mi no totalnie nagrywarka przestała nagrywać. No, przepraszam, że ja wam toruję tym można powiedzieć tupę, ale naprawdę ja się wkurzyłem. Naprawdę, totalnie się wkurzyłem, wnerwiłem się. Okej, okay, kupię sobie nóż grawerowany Kingue Udea. Okej, okay, 28370. Akurat na to mi stać, więc skupię. No i teraz wystarczy. Chwila, jak to kupiłem? No ja nie wierzę. No zakup mi to. Dobra. Mam zakupione, super, nóż. No tutaj ja widać nic nie muszę dokupić. O, proszę, zwiększony dochód. A raczej wartość Montericcioni. Chyba też zakupiłem. U medyka to już nie zakupię, bo mam wszystko na maksa, truciznę,
i lekarstwa, to wyruszmy do to wyruszmy w końcu do San Gimignano, gdzie wykonamy zlecenia zabójstw, czyli kontrakty na zabójstwa dla Lorenzo, bo jak dobrze pamiętam, te wszystkie zlecenia zabójstw będą wykonane tylko od Lorenzo, więc tam wyruszymy. To może pojedziemy tam, to może od razu tam podjedźmy, weźmy karocę, zamówmy karocę. Wenecja? Możemy od razu do Wenecji. Jak widzicie, to jest cała mapa całej tej Wenecji, ale my udamy się do Toskanii, San Gimignano tutaj, o właśnie. No to tutaj do bramy północno-wschodniej i wyruszamy. Naprawdę. I mam nadzieję, że mi się nie przestanie, od razu wyłączy mi się ta nagrywarka. Dobra. Na luzie, na luziku i jedziemy. O, jeszcze tutaj mamy skrzynki do zebrania. To ja po prostu zabiorę, no nie? Przynajmniej floreny do kieszonki sobie zagarniemy. Pamiętajmy, że to są już ziemie podbite przez Rud Medici, więc jesteśmy tutaj, więc jest nasze, jakby to powiedzieć, uczynki nie będą mieli rozgłosu. To mi się bardzo podoba. Dobra, zacznijmy w końcu zlecenia zabójstw. Kurde, trzeba będzie pozbierać te wszystkie skrzynki ze skarbami. Tutaj zlecenia zabójstw. Tam, ukryte przez tymi skrzynkami oznakowanymi. Dobra, zlecenie zabójstw, jedziemy. Ale ja chyba wykupiłem wszystkie, jakby to powiedzieć. Okej, użyjmy może trucizny. I hate it when you bring the Scontadiniac talk like this, upsetting my nice quiet rounds. Ale chyba wykupiłem wszystkie obrazy tutaj, jakie są. No mogę jeszcze zobaczyć, czy... Mogę zobaczyć, że mogę dla was się upewnić, czy... Nie, w sumie upewnię się, czy wszystkie obrazy zakupiłem. Bo... Chyba zakupiłem, no nie? Okej, tutaj jest marszand, więc tam udamy się. Jeszcze nas ktoś ściga, super. Ale przynajmniej rozgłos się nie podnosi, więc... Jest plus. Okej, zgubiliśmy go. Strażnika. Na górę, Cio, na górę. Szybko. No, zejdź, kurde, z tego. Okej, tutaj jest marsza, zobaczmy. Obrazy. A, nie wszystkie zakupiłem. Jeszcze tutaj zostało. Mamy tutaj śpiącą Wenus. A w Florencji to chyba wszystkie obrazy kupiłem, tylko tą śpiącą Wenus nie zakupiłem, więc będę musiał zakupić. Dobra, a my przejdźmy w końcu do zlecenia zabójstw. I to jest właśnie tam. Tam mamy naszą kochaną... naszego kochanego błędnika. No i co, wchodzimy. Po drabinie będzie szybciej. O! No i gdzie? Chwila. No i gdzie to jest? A, tutaj jest. Okej. No to bierzemy pierwsze zlecenie w tym mieście. Co my tutaj mamy? Okej. Kto sieje wiatr? Wyśledziłem jednego z załóżników, Pacik. Przebywa w pewnym gospodarstwie
na wschód od San Gimignano. Usuń go, a wszyscy będziemy znacznie bezpieczniejsi. Lorenzo. A widzicie? Czyli w każdym po prostu mieście tutaj mamy, że mamy tutaj, że w każdym mieście to będą zetania od Lorenza. Kurde, Ezio, weź tu! Ja nie wierzę. Nie no, ta nagrywarka mnie po prostu tak zdenerwowała, że... Okej, udajemy się tam. Tam jest jeszcze skarb do zagarnięcia, więc idziemy. Okej, tutaj skoczemy. No, troszeczkę musimy pobiec. Nie mamy konia nawet. Nawet chyba nie mamy jak zawołać tego konia. I ten cel gdzieś się tutaj kręci. O, i chyba znaleźliśmy go. O, tak. Okej, to może zrobimy atak z powietrza. O, technika poznana w Wenecji. Szybko, Ezio, wspinaj się. A możemy zabić go z w tym stogu siana. I zabijamy go. Proszę bardzo, zaliczone. No to jeszcze walka z tymi strażnikami by się przydało. A gdzie jest z tym strażnikiem? No to dawaj, stary. O, unikł kontrataku. Dawaj. O, i proszę bardzo. Pokonany! Ekstra. No to jeszcze weźmiemy ten skarb. Ty akurat obywatel nie możesz się obawiać. My robimy tylko swoje, ciebie akurat nie zabijemy. Bo akurat kodeks asasyna tego zabrania. Zasady asasynów są... Może i asasyni zabijają, ale... Ale mają takie pewne zasady, co na przykład w jedynce były wytłumaczalne, że nie zabijać niewinnych, że niewinnych nie zabijamy. Poczekajcie. Okej. Jedziemy dalej. Że Azas... Tak, niewinnych nie zabijamy, tylko takich... Tylko nasze cele lub przeciwników możemy jedynie zabijać. Innych to nie. No zasady to zasady. Trzeba je przestrzegać, bo inaczej byłby tutaj całkowity chaos. Okej, teraz trzeba się jakoś tam dostać. Oj, jakby się... Jeszcze weźmiemy ten skarb. Kurde. Skarb poza murami miasta. No tak to akurat nie dostanę się. Będę musiał wrócić tam. To akurat weźmiemy sobie skrzynkę. Ze skarbem. Jestem ciekawy, ile jest akurat misji w tym San Gimignano. Znaczy zleceń. Czy wystarczy mi totalnie czas? Czy uda mi się zrobić te wszystkie zlecenia szybko? Bo naprawdę bardzo bym chciał po prostu je wszystkie zaliczyć. Żeby nie marnować czasu na taki długi odcinek. Dobra, bierzemy tą skrzynkę.
Ja nadal się boję, że mi ta nagrywarka, czyli nadal mój program przestanie mi nagrywać. Ja się teraz o to martwię, że nagle przestanie mi nagrywać i będę gadał przez te kilka minut do was bez sensu, skoro mi to nie nagrywa. Dobrze. Kurde, ja się zastanawiam, gdzie jest ta... O, tutaj jest! Okej, okay, nie zauważyłem tego. No. A tu mamy chyba złodzieja, ale... Ja się nim akurat nie będę interesował. Mamy ważniejsze sprawy na głowie. Okej, okay. Nie ubróć rąk. Czterech gwardzistów w Sandwich Dziado spiskuje, aby mnie zabić. Chcę, aby zniknęli. Ludzie zaczynają rozpoznawać twój styl. Musisz wejmować strażników bez użycia broni. Czyli co, mam ich zabić ukrytym ostrzem, bo ukryte ostrze to też broń. Możesz się w końcu zamknąć. No powiem wam tak, to, no ej, no co jest? Możecie się teraz ode mnie odwalić. Nie, sorry, ale to też mi te irytuje, że mnie strażnik ciągle wykrywa. Przepraszam. Musiałem na chwilę kaszlnąć. Okej, okay, a gdzie się w ogóle znajdują ci? I po całym sam Dżmiczniano. To mi się podoba, że tylko w mieście. Przepraszam. Kurde! Zobacz. A tutaj mamy. Teraz ciekawe, jak mamy się do niego dostać. Jeszcze zobaczmy. Okej, tylko boję się, że ci żołnierze mnie w końcu wykryją. Okej, zabijmy go. Proszę bardzo. I spadamy stąd. Tak jakby niby nic, że nas tutaj nie było, a on po prostu zginął. Co? Tak nagle po prostu zwyczajnie... Zwyczajnie padł na glebę. Nie, nie, to niemożliwe, żeby ktoś go... zabił. Nie, nie, to się musiało leżeć na wątrobie. Wiem, czemu zaznaczyłem. Przecież i tak te nasze cele są zaznaczone. A to mi nie zaznaczy mi jak na GPS-ie, gdzie mam wyruszyć, żeby go zdjąć. Dobra. Gdzieś tutaj. Okej, mamy cwaniaka. Jest. Tutaj. Nie, na górze nie może być. Gdzie on dokładnie jest? Ode mną? Ej. A zdejmijmy tego łucznika. No i proszę bardzo, zdjęty. A widzicie? W Wenecji ci łucznicy... Widzicie tutaj? Łucznicy z
ich łatwo wyeliminować nożem. Za to łuczników z Wenecji, jak sami mogliście zauważyć, trzeba dwóch noży użyć, żeby ich zdjąć. Tak się zastanawiam, gdzie ten facet jest? On jest na górze? No dobra, wspinamy się. Ale zobaczcie, zeszliśmy na dół, a teraz musimy wspiąć się na górę, na najwyższy, na szczyt. Dzięki tej... Ale fajnie, że dzięki temu... Że Rosa nas nauczyła tej specjalnej techniki wspinaczki. Dzięki czemu łatwiej nam jest dostać się do poszczególnych, proszę bardzo, niedostępnych akurat wysokich punktów. Tak chciałem powiedzieć. Chyba. Dobra. I idziemy. I zostały nam dwa ostatnie cele. Nie wiem, chyba ten filmik potrwa, nie wiem, godzinę. Czyli ten materiał potrwa godzinę. Okej. Tutaj zrobię skok wiary. Tak. Okej. Tutaj kurczę zamki. Dobrze. Idziemy, biegniemy i o, mamy. Tutaj jest gdzieś skrzynka, więc ją też sobie wezmę. Chcę po prostu zaliczyć wszystkie. Okej. Okay. Troszeczkę punktów życia zabrało mi to, ale warto było. Mam przecież po prostu te lekarstwa. Okej. A on co? Na górze jest? Znowu? Drugi raz, ale dobra. Oho, zdej. On to kogoś... Ty patrzcie, ten koleś strzela do grupki złodziei. A patrzcie, cieszę się, że pozbyłem się dla nich tego kolesia, no. To nic dziwnego, im tylko przeszkadzał. Ja się tak zastanawiam, czy wrogowie właściwie Orrensa to są tacy templariusze. W sumie to z nimi tak naprawdę walczymy. I możliwe, że tak jest. Bo nadal są ci ludzie pacich, tutaj grasują, więc warto się ich pozbyć. Okej, tutaj ten kolo będzie nam przeszkadzał, póki nie damy mu kasy. Niech zgadnę, ten koleś jest na górze. To są sami łucznicy? Bo tak się zastanawiam. Serio? Aż muszę się wspiąć. Aż na sam szczyt. Dobra. Okej, mam nadzieję, że to nie. Okej, wspinamy się jeszcze raz. Okej. Tutaj. Okej, tutaj mamy ich. A raczej jeden jest tutaj. Okej, czekamy na odpowiedni moment i likwidujemy. Proszę bardzo. Sorry, Kolo, ale ty byś mi tylko przeszkadzał. Bo sobie bym od razu skoczył.
Ale nie chcę, żeby mnie po prostu ścigał albo do mnie strzelał z tego łuku. Okej, nagrywalka mi nadal nagrywa. Widzę licznik czasu i... Widzę też licznik głośności mojego głosu. I naprawdę się martwię o to, że totalnie nie mi przestało mi to nagrywać. Okej, jeszcze skapeśmy. No sorry stary, ale weszłyśmy w drogę. Sorry, ale ja chcę przejść. Zawsze likwiduję każdego, kto mi staje na drodze. No nic dziwnego, jestem asasynem. Dobra. Kolejna zasada. Wszystko zaliczać incognito. Druga zasada. Żeby nie dać się wykryć. A trzecia to bractwo jest najważniejsze. Wiem tylko, że jeżeli chodzi o Altaira, to Altair... ja nie wiem, czy złamał drugą zasadę, ale złamał akurat pierwszą i trzecią. Może drugą też złamał, a tutaj... Ezio akurat nie łamie ani pierwszej takiej zasady. Druga... druga to... Druga to tak, trochę tak, trochę nie, ale stara się, ale my się trochę staramy, żeby Ezio nie został wykryty. A trzecia, trzecią akurat Ezio nie złamał. Można powiedzieć, że Ezio ma pewne cechy, które na początku u Altaira zabrakło, ale i tak Altair naprawił swoje błędy pod koniec jedynki. Tak do przypomnienia. Aż mi się chciało mi się przypomnieć wydarzenia z poprzedniej części. Popyt na podaż. Miejscowy zwierzchnik gildii, który dostarcza pacjentom broń, mieszka w Sanctum Gniano. Podążaj za jednym z jego ludzi, by go znaleźć i zabić. Lorenzo. Okej. Okay. Ty, ale gdzie on się tak właściwie znajduje? Ty! Serio? A tutaj? Ej, czyli bardzo blisko. To jest znowu, kurde. O, łapy! Dawaj. Pum! Nie ze mną takie numery. O, mamy. I co, teraz musimy śledzić tego członka gildii. Dobrze. No, pięknie, jeszcze spadłem w dodatku. Okej, to śledzimy go tak. Okej. Zapijajmy się w otoczenie. No tak, to patrzę do niego, tak? Tak, fajnie. No patrzę w taki sposób go. Ta mechanika. Spadaj. Nie chcę mi się z tobą gadać. Okej. No nie zostawi mnie. Dobra, dajmy mu kasę. Niech się odczepi. Money! Wow! Okej, powoli, pomalutku, bez pośpiechu. Okej, wtopimy się w tą grupkę osób. Dobra. Powoli. O nie, za bardzo chyba się zbliżyliśmy.
Schowajmy się do studni. To naprawdę będzie mi ciągle grał tutaj nad uchem. I tutaj. To tak to nie to patrzę. Jeden z kontekstowy to taki. Tam gdzie patrzymy. Okej. Zaraz, chwila, moment. Chwila. A tych właściwie strażników to my się ich nie pozbyliśmy? Przecież to są... Przecież ci strażnicy mieli takie żółte zabarwienie. No patrzcie. Patrzcie nawet tutaj. Co jest? Albo mi się coś myli. Ale tutaj chyba fizycznie pojawił się jakiś błąd. Okej, uwaga. Oho. Mamy. Zabij szefa gildii. Okej. You want this trouble? No i proszę bardzo, zabiliśmy. I teraz możemy pozostałych zabić. Come, let me send you to him. No i proszę. No i zabiliśmy. Ekstra. W sumie byli oznaczeni na czerwono, więc... Okej, teraz kolejne zlecenie. Tutaj gdzieś jest skrzynka. Może jeszcze... O, tutaj jest. Bierzemy. Uwaga. Okej, jeszcze tutaj mamy skrzynki. Tutaj mamy złodzieja. Dobra, a nie kuriera. Borciu. Okej, zabraliśmy im dochód. Gdzieś tutaj są dwie skrzynki. A spinują ci strażnicy. A chwila, kurty zamki. Wynajmijmy je i proszę bardzo. Rozprosz tych strażników, żebym ja mógł tam wejść. Rozproszcie. No i bierzemy zawartość tego banku. Mamy już. O! Mamy 13 florenów. Znaczy 13 tysięcy florenów. Więc możemy od razu zakupić sobie obraz. A to może zaraz. Dajmy się znowu. Aha. Okej, wykonujemy kolejne zlecenie. Chodź gołębniku. Raczej gołąbku. I daj mi wiadomość, kolejne zlecenie. Pchli targ! Sanji Midziano od zawsze pełne jest wrogów medyceuszy i spiskowców knujących przeciw Florencji. Znajdują się oni na targowisku obok Santa Maria Assunta, Lorenzo. Możliwe, że nie do końca wrogowie Ezio są tak koniecznie templariuszami, ale są wrogami Lorenza i dlatego chcę... Dlatego musimy też przedstawić ich. Bo
też zagrażają życie Lorenzowi, a pamiętajmy, że Lorenzo to nie tylko nasz przyjaciel, ale i też cenny sojusznik. Okej. Dobra, czyli aż tam muszę wyruszyć. Dobrze. Chwila. O, tutaj skaczemy. Jeszcze tu. Okej, tutaj. O, tutaj mamy jakąś skrzynkę. Sorry, stary, ale... Przestań być wobec mnie agresywny. Będzie chyba na górze. Dobra. Zostawmy to. Mamy ważniejsze sprawy. W ogóle te zlecenia są bardziej podobne od jednej skrzynki. Nawet gdybym zbierał po 10 skrzynek i skarbem. Proszę bardzo. O, i mamy nasze cele. Zabij dwóch spiskowców. No nie mówcie mi, że oni będą tak chodzić w kółko. Dobra, muszę ich tak zaznaczyć i ich zlikwidować. Okej, skok wiary i proszę bardzo, dwóch za jednym zamachem. No i 2000 florenów w kieszeni, cieszące. Okej, bomba dymna i na razie. Uhu! I skok wiary. Incognito. Teraz. Jeszcze ten. Jeszcze ktoś za ściany mnie tutaj wykrywa. Raczej za. Za jakimiś tam budynkami. Ale. Nie dbam oko. Jedziemy! Okej, tego trzeba akurat się... Na przykład mało korzystam z tej właśnie trucizny. O, uwaga! Mały włos, abym został, abym walczył też z nimi. Niech oddalą się najpierw. Co oni tak stoją? Mają taki postój? Okej. Okay. Dobra, szybko jego. Disturbing the peace in my presence. Isn't very wise, amigo. Can he, you miss the execution? Jak ja ci zaraz. That poignant message they convey. Not one you wish to be given first hand. Oho, patrzą nas. Na swojego i widzą, co mu odwala. Poczekamy chwilę. Okej, stopmy się akurat w złodziei. Disappear. You
Zobaczcie. Okej, niech oni teraz sobie pójdą. A ja w tym razie pójdę tutaj, zabiorę skrzynkę. Zagrabię sobie tą skrzynkę i idziemy dalej. No, ja pierdzielę, ty! I tak leż. Podleczyć się czy nie podleczyć? A, podleczę się i tak. Okej. Okay. Tak po cichu, jakby nigdy się nie zorientował. I wezmę skrzynkę. A, jego to się podbędę. Proszę. No i proszę. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze ta skrzynka. Tutaj gdzieś się tutaj znajduje skrzynka. Tak, sobie wezmę ją. O. Nie, chwila. A gdzie ta skrzynka się znajduje? Proszę bardzo. Gdzieś. Tutaj. Na górze. No dobrze. O kurde, tak to akurat nie wejdę. Z innej strony. Proszę bardzo i o. A jest jedna. Okej. Okay. To co, wracamy znowu tutaj. Mogłoby, chwytajmy się. Dobrze. Okej, okay, i kolejne zlecenie bierzmy. Co tym razem Lorenzo nam zleci? Co tym razem? Pionowe cięcie. Wystarczy się ono. Postrzeżono żołnierzy Bordzi. Możliwe, że przygotowują przewrót, powabi ich wszystkich, ale nie pozwolę cię zobaczyć. Nie chcę, aby Rodrigo wykorzystał twoją aktywność jako pretekst do rozpoczęcia wojny. Wybij żołnierzy pozostając niezauważony. No w większości to akurat... To tak, no to akurat wrogowie Lorenza to są nadal spokojusze i... Stary, odwal się, pomagam twojemu władcy, a ty co? A ty się czepiasz? Naprawdę? No jeszcze brakowało jeszcze kolejnych. Odwalcie się ode mnie. No jeszcze nie... Okej, okay, odpuścili, a mieli mnie przed czubkiem nosa. Dobra. Kolejny. Gin. Ta, ta, ta. Ta. Okej, okay, tutaj gdzieś ich mamy. Okej. Okay. Nie, tutaj mamy jeszcze strażników. A tutaj mamy kolesia. No i tu strażników też mamy. Okej. Okay. Schowajmy się tutaj i... Kurde! Okay, pozwólmy się tutaj.
go, okej. Okay. Zajmijmy się tymi trzema. Niech zgadnę, oni są na górze, co? Ajelujo. Proszę bardzo. Okej, okay, kolejny. A kolejny jest akurat tam, no nie? Nie, nie, nie! Prawie spadłem. Okej, okay. A skoczymy tutaj. O. I teraz tam. No. Kurde, taki miałem zaplanowane. A, dobra. Wspinamy się w taki sposób. Chyba to zaliczę na spokojnie. Jeszcze tutaj. Okej, okay, kolejne zabójstwo, ekstra. Okej, okay. I gdzieś tutaj mamy kolejny cel. Jest aż tam. Czekajmy chwilę. O nie, 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 nie! Kurde, spadłem. Ale dobra, likwidujemy. Tak czy siak. Okej. Okay. Okej, okay, zeskoczmy. Get down now! Go back down, or I shoot! Co? Stary, ja nawet tutaj nie weszłem na twoje pole. Inni ludzie tutaj chodzą. Tym chodnikiem. A ty się mnie czepiasz, a innych nie. No oni są krumbali się strażnicy. Okej, okay, tutaj mamy kolejnego. Kolejnego. I proszę bardzo. Zlikwidowany ekstra. Zobaczmy, czy nadal mamy jakieś... Nadal mamy zlecenia zabójstw. I sporo skrzynek. Trzeba pozaliczać. Poza tym... Widzicie, co na co patrzę? Patrzę właśnie, czy... Czy z czasem... Nie, chyba tak. Tak, na pewno tutaj zaliczyłem grobowiec asasynów, który się tutaj znajduje. W tym San Gimignano. Okej. Okay. Okej, okay, to weźmy sobie przynajmniej skrzynkę. Ona jest akurat tam. Tam, no, czyli za tą... Za tą... Za tym zamkniętym obszarem, raczej ogrodzonym obszarem. Wielka rezydencja rodziny Pacich, których już i cały ród wytępiłem. Chwila, skrzynka. Pióra akurat tutaj zebrałem wszystkie, więc... Dobrze... Okej, okay, jeszcze kolejna skrzynka weźmiemy. Nawet mi się nie waż.
Piccolo! Get here! O nie, nie, nie! Dobra, spróbujmy akurat go zdjąć. I proszę bardzo! Jak szybko go zdjąłem. Jeszcze spanikowani obywatele. Znaczy spanikowani cywile. Nie wiedzą, co się tutaj dzieje. Dobra. Tutaj mamy złodziei. I to i... What the fuck? Jaki znowu jakiś zgliczowany mieszkaniec utknął. Okej, okay, idziemy tędy. Może jest tu gdzieś jakaś skrzynka? Najwidoczniej na samej górze. Tak jak zwykle. No nie ma nic... nic łatwo. Zawsze musi być pod górkę. Okej, idziemy tędy. Aha. Tutaj skaczemy, no i znowu tutaj. O, patrzę i proszę bardzo, kolejna skrzynka do zagarnięcia. Za niedługo wypełni się jedna godzina. Troszeczkę się obawiam, że spadnę. A spróbujmy tam jakoś zejść. Uwaga, uwaga. Łap się, Ezio! Mały włos. Dobra, teraz... Tutaj, tutaj! Yeah. Okej, idziemy znowu po kolejną skrzynkę. Chcę się w końcu udać do tego marszanda. Dobra, mamy akurat gdzieś go tam, więc zakupmy ten obraz i wykupmy już wszystkie takie obrazy, które są właśnie w tym hrabstwie. Może to będzie nazwać hrabstwem, okej. Okay. Śpiąca Wenus. No i wszystkie obrazy zakupione. Tylko się cieszyć. Tak, sobie wartość montażu wzrasta o 459 punktów. No i tutaj. Kolejne zlecenie. You have business here. No. A, akurat w tą stronę. Okej. My God, has his mind tutaj tędy. Spinaczka. Dobra, tutaj teraz. Kolejne zlecenie od gołębia. To jest od Lorenza. Zakaz obozowania. Nasi wrogowie próbują się zebrać w większe oddziały, korzystając z obozów na wsi. Zabij ich przywódców, bez nich zdajemnicy rozpieszchną się, aby spowodować maksymalne zamieszanie. Postaraj się wykonać to zadanie jak najszybciej. Jak najszybciej? Co to szło? Jak najszybciej, człowieku? Co ja jest... Dobra.
którą stronę akurat? W którą stronę? To może zaczniemy od tamtego, co? A, dobrze, idę. Okej. Uwaga! Wow! To mały włos. Ale wrzucił znowu troszeczkę życia. Dobra, tędy wychodzimy. Aż do koni, musimy się dostać. No kurde, no zejdź Ezio stąd. No Ezio, no! Chwila. Aż tam, okej. No szybciej. Mamy ograniczony czas na to. Zostały tylko 4 minuty. Gazu, Ezio, gazu! Mam nadzieję, że to już jest ostatnie zlecenie. Ok, bierzemy konia i Ezio, gazu! Chwila, zaznaczę... A w sumie to już i tak jest zaznakowane. Wio! Kurde. A gdzie jest nasz cel? Tutaj? Okej. Kurde. Atak. Proszę bardzo. A tutaj najemnicy walczą z nimi. Okej. Nie, bierzemy konia. I wio! Wio, Ezio! Znaczy wio koniu! Koniku! I udajemy się do kolejnego. Są już chyba 3 minuty. Dobra, teraz do tego. Bo nie wjedźmy do miasta. Te skrzynki nie będę już ograbiał je. Bo mam już naprawdę mało czasu. Galopem! Okej. O, już jesteśmy blisko. Okej, tutaj mamy golesia. O nie! Już teraz się spuścimy. Szybko! Yeah! Szybko, Ezio, za konia! I wio! Okej, teraz został nam już ostatni. Gazu! Gazu! Zostały już 2 minuty. Ale chyba już zdążymy. Tak, zdążymy. Ty, gdzie on jest? Tutaj jest! Okej, użyjmy bomby dymnej! Bomba dymna! I proszę bardzo! Zaliczone! Okej, zlecenie zostało zaliczone. Super! Teraz na pewno oni się teraz rozpierzchną. Po całym, można powiedzieć, królestwie. Nie, to jeszcze nie jest ostatnia, jakby to powiedzieć. Nie, to nie jest jeszcze ostatnie zlecenie. Ale chyba powoli... Ale już kilka zrobiliśmy, więc... Można uznać, że... bierzemy się do końca. O, jednak to będzie dłuższe niż godzina. No dawaj. Okej, bierzemy skrzynkę. Tutaj chyba nikt jej nie pilnuje. To tylko ten kolo, ale najwidoczniej nie jest chyba z nią zainteresowany. Raczej zainteresował się, jak chyba wsiedliśmy z konia. Podbiegliśmy. Ale w ogóle nie rzuca się na nas.
Okej. A tutaj jest jeszcze skrzynka. Temu akurat wywalone to, co my robimy. Pewnie nie jest jego. Dobrze. Okej, i udajemy się tam. Ale... Pewnie możemy się podlepszyć. Dobra. Wyskakujemy. Podlepszamy się. I pod... O, tutaj kolejny. Może postarajmy się złapać tego kuriera. No, ale nam umknął. Skubany. O, teraz nam nie umknąłeś. Znaczy, nie umknął, tylko wyślizgnął się. Okej, wykonamy kolejne zlecenie. Jestem ciekawy, czy to już będzie to ostatnie zlecenie. Żegnam. Gdzie mamy... A, tutaj jest. Troszeczkę się pogubiłem. Gdzie jest ten gołębnik? Dobra. Interakcja. Okej. Przeczytajmy. I co jest tam napisane? Widowisko. Jeden z łajdaków odpowiedzialnych za najęcie kondottieri, którzy zaatakowali Florencję, właśnie został odnaleziony. Człowiek ten lubi przechadzki pośród pól Tuskanii, zastać się na niego w ruinach rzymskiego teatru Renzo. Ty, teraz to tak naprawdę likwidujemy już tak te nasze cele, już poza... Można powiedzieć, że poza miastem. Więc ciekawie, taka odmiana. Chyba taka odmiana. Okej, tutaj. No i gdzieś tu. Okej. O, mamy już tutaj przeciwnika, takiego strażnika. Dara. Kurde. A, tutaj mamy najemników. Okej. Dobra, jeszcze tego zdejmijmy. Okej, gdzieś tutaj musi on być. Co? Okej. O, tutaj jest. O, dobrze. Okej, wynajmijmy tych strażników, tych najemników. Chwila, no i gdzie on jest? Okej, on teraz ucieka. Okej, ścigamy go. I proszę bardzo. No stary, no... Kiepsko to akurat rozegrałeś. Ale nie tu oceniasz. Ale to nie ja oceniam i... Zaraz chwilę, moment. I to już? Chwila. Tutaj nie ma akurat zleceń z zabójstw. I tutaj też ich nie ma. Jak widać. Gdzie były akurat te budki, zaznaczone te budki gołębników od zleceń zabójstw? Tutaj i tutaj. No to ekstra, no to zaliczyliśmy wszystkie zlecenia zabójstw, jakie tutaj się znajdowały w San Gimignano.
tutaj zaliczyłem. Ekstra. Tutaj jeszcze mamy zaliczenia, tutaj też zaliczone. Tylko tutaj coś mamy jeszcze. Jakieś zabójstwa. Ale to gdzie to było? A to we fr... A to jest chyba to. Jeszcze raz zobaczmy. Ale nie, wszystkie które zlecenia zaliczyliśmy, więc ekstra. No i cóż, to może w tym momencie się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, gdzie wykonałem wszystkie zlecenia zabójstw w całym San Gimignano i w na całych ziemiach w Toskanii. No i w następnym odcinku może też tak, dalej będziemy kontynuować nadrabiania zaległości w naszych starych terenach i może za niedługo rozbudujemy całkowicie też Monte Rigione. Nie na maksa, bo pewnie może będziemy mogli zauważyć, jak co się stanie, gdy rozbudujemy my całą Monte Rigione. Żeby odbudować jej taką starą świetność. Ale ode mnie to będzie na tyle, więc oczekujcie na następne materiały z gry Assassin's Creed 2. Ja się z wami żegnam, więc widzimy się w następnych odcinkach z tej serii. Na raja, spadam! Boom!